Hej kochani, witajcie. Będzie haul z Zary i mierzymy później, ale najpierw rozpoczniemy, dobra. Wow! Zara zrobiła coś takiego, że nie trzeba mieć nożyczek. Brawo. Zawsze było taśmą. A wiecie jak u mnie z otwieraniem opakowań. A w ogóle to co mam na sobie to jest taki Staniko top sportowy z H&M z poprzedniego haulu. Dzisiaj go założyłam pierwszy raz, jest bardzo wygodny. I dobra, powiem wam, że szczerze mówiąc, jakiś czas temu robiłam to zamówienie, jakoś nie mogłam się w ogóle ostatnimi dniami zebrać do nagrywania. Więc mam nadzieję, że wszystkie rzeczy będą dostępne, bo w Zarze to różnie bywa. Nawet powiem wam, że troszkę mi się zachciało rzeczy letnich, a że mocno schudłam i większość rzeczy miałam w rozmiarze L, a teraz potrzebuję raczej S. No to tak, trochę takich letnich ciuszków sobie kupiłam. No i na przykład na potwierdzenie tej tezy, że jest sukienka w rozmiarze M, ale dlatego, że ona ma tutaj coś takiego na biust, a ja wiecie, na biust potrzebuję, że tak powiem, więcej miejsca. I dzisiaj akurat jest chłodno i wczoraj też było. Ale kilka dni wcześniej no po prostu był taki upał, a ja cały czas chodziłam w długich spodniach dresowych albo no nie wiem, bo w ogóle jakoś po prostu nie mam takich letnich rzeczy typowo. A wiecie, jak jest taki upał, to najlepiej, ja przynajmniej tak mam, najlepiej założyć sukienkę, po prostu wkładamy. Jeszcze takiego typu to nie trzeba się martwić o stanik, tylko po prostu wkładamy i wychodzimy. Mam nadzieję, że ona nie będzie za krótka. To jest rozmiar M, kosztowała 129 zł i ona jest taka chyba bawełniano-lniana. Fajnie, że... Nie, nie ma podszewki. Myślałam, że ona ma podszewkę, ale wygląda jakby miała nie prześwitywać. No zobaczymy. Mi się bardzo podobają takie sukienki, natomiast ja mam problem, wiecie, z dużym biustem. I zobaczymy, czy w ogóle ja się tutaj zmieszczę i czy nie będzie mi z boku nic wypadać, bo tak to jest super, właśnie wiecie, czasami też po domu, też zrobiłam drugie zamówienie z H&M, do mnie idzie, też sobie zamówiłam taką wielką, spadochronową, czarną sukienkę na ramionczkach, totalnie luźną, właśnie taką, że po prostu tylko wkładam i nie wiem, do tego klapki i wychodzę z Lolą na spacer, czy nie wiem, gdziekolwiek po prostu na chwilę. Albo po domu, że nie muszę się martwić, nie jest mi, nie wiem, właśnie za ciepło, niewygodnie, czy coś w takich obcisłych topach. Dobra, kolejna rzecz to jest... Co to jest? A, okej, Boże, słuchajcie, ja przez chwilę... Ja mówię, co to jest? Zobaczcie, co to za spódnica? Okej, okay, a to jest ta sukienka, ale to będzie za krótkie na mnie chyba. Właśnie to jest też druga taka, a to, czy to jest kombinezon? A nie, ty masz gacie pod spodem, dobra. To jest kombinezon. Taka sukienka, która ma gacie pod spodem, wygląda jak sukienka, ale jest kombinezonem i to jest krótkie. I właśnie to jest na przykład takie, zobaczcie, to ma podszewkę, jest czarne, jest tutaj wiązane na szyi. Tutaj luźno pod pachami i po prostu wkładamy tylko to i to jest fajne, bo to można, nie wiem, założyć do tego konwersy i będzie na dzień, a można założyć jakieś klapeczki, biżuterię, torebeczkę i będzie fajną opcją na wieczór. No i ja to też wzięłam w rozmiarze M. Zaraz będzie, ja się po prostu boję mówić o tych rozmiarach, bo zaraz będą komentarze, słuchajcie, ja mam to w dupie, ja mogę, i ja do tej pory noszę wszystko uważam, że rozmiarówki w różnych firmach są teraz tak pokopane, że ja noszę naprawdę od XS po XL, nie wiem, bo mam ochotę sobie kupić wielką bluzę, albo wielką kurtkę, albo coś dopasowanego, także naprawdę, wiecie, ja mam w dupie rozmiar, ja nie jestem jedną z tych dziewczyn, która, wiecie, wchodzę do sklepu i albo pasuje na mnie S-ka, albo wychodzę. Nie, po prostu kupuję to, co dobrze wygląda, a w dupie mam, co jest napisane na metce. Mówię wam tylko dlatego, że część dziewczyn po prostu ma taki sam rozmiar jak ja i się sugeruje tym zamawiając, więc dlatego mówię, jaki kupiłam. Ale już pożałowałam tych słów, bo zaraz będzie, że myślę, że S-ka kupuje szerkę. Dobra. Tu jest, o, jest S-ka. Piękna, zielona, długa sukienka, wiecie, taka jak ja lubię, z takiej
proszkowanej dzianiny z długim rękawem. No boska jest. Myślę, że to będzie pięknie wyglądać, naprawdę. Bardzo ładny ten kolor jest. Nie wiem, czy mi jest dobrze w takim kolorze, ale bardzo mi się spodobał. I stwierdziłam, że chcę taką sukienkę. To też jest taka sukienka, jak się chce wyjść wieczorem i nie jest jakoś super gorąco, a nie chce się zabierać kurtki, to takie sukienki są latem rewelacyjne na chłodniejsze wieczory. O, tu jest kolejna sukienka tego typu, też M. O, ale widzę, że to może być małe i będzie taki side boob chyba tutaj. No fajna jest ta kiecka, taka wiecie, trochę taka letnia wersja tej sukienki Marilyn Monroe ze Słomianego Wdowca. Ale i też mi się wydaje, że to będzie kurde prześwitywać. Producenci ubrań, dlaczego jak robicie takie letnie sukienki i to nawet ma podszewkę, no to kurde. Potem to wszystko prześwituje. No ale dobra, zobaczymy, będziemy mierzyć. Na razie Wam tak pokazuję. To jest, a to jest po prostu... O, Seamless Contour Collection. Ja z tego zamawiałam w zeszłym roku te zestawy, taki top właśnie w podobnym fasonie, jak to, co mam teraz na sobie i leginsy prążkowane. I to jest w ogóle takie miłe i to jest fajne. Ja wzięłam tutaj ML, bo na górze ja muszę mieć większy rozmiar. Bo na przykład z tego mam L-kę, bo po prostu jak coś jest w biuście, to ja muszę mieć dopasowane, to ja muszę mieć większy rozmiar, bo się nie zmieszczę. I wziąłam sobie taki biały topik z długim rękawem. Myślę, że będzie super, bo ale to jest miłe. Po prostu ta kolekcja Seamless jest zarąbista. Dobra, dalej. O! Tego jest, słuchajcie, nowy rodzaj body. W Zarze wyhaczyłam. Wiecie, że ja kocham body z Zary. I zobaczcie, to trochę wygląda jak kostium kąpielowy. To jest taki kolor, taki norkowy bym powiedziała. Nie podoba mi się, że to jest takie wygniecione. Ciekawe, jak to będzie na ciele wyglądało. No i to generalnie wygląda tak, jakby miało dobrze wyglądać bez stanika. I tutaj na przykład też mamy rozmiar M, ponieważ ja mam bardzo długi tors. Tułów, tors. Widzę, tu mi się przykrywa. Podszewka mi tu wchodzi chyba. No i nie lubię, jak jest niesymetrycznie. Tułów. I ja na przykład weskę wejdę tutaj, ale po prostu tu. Tu mi brakuje i ja zawsze biorę większy rozmiar, ale widzę, że na biust to mogłabym wziąć L-kę. No nie, też zobaczymy. Wydaje się to być całkiem ciekawe. I wziąłam też czarny. Też wziąłam M-kę. One się wyprzedają. Co ty tu masz? O nie, zobaczcie, jakie brzydkie. Jakaś naklejka. Czy ty zejdziesz, czy to jest na stałe? Złazi po prostu jakaś naklejka tu jest na dnie. Dobra, później to wyczyścimy. I tak wygląda czarny. Do tego, słuchajcie, chciałam przetestować taki zestaw, coś a la z Oceans Apart, czy tam, no taki po prostu do ćwiczeń, tylko z Zary. Tu też jest ta kolekcja Contour Collection. I no, wiecie, że ja kocham ten kolor. O jest. Kocham ten kolor i do tego są kolarki, więc bardzo jestem ciekawa, ale to tak wiecie, nie ma żadnego wsparcia, to pod to by trzeba było wkładać jakiś stanik, więc ja nie wiem, czy to będzie ok. Ale przymierzymy, zobaczymy. A i tutaj jeszcze jedno się takie nowe body pojawiło, o i to jest na przykład M przez L i ja widzę, że to jest krótkie tutaj, chociaż może to się, a może to się rozciąga. Uuu, fajne, bo ja w zeszłym roku kupiłam takie bawełniane i to jest moje ulubione body. M przez L to też jest to Seamless Limitless Contour Collection. No i to tak wygląda. Ja w ogóle uwielbiam taką prążkowaną bawełnę, prążkowane takie dzianiny. Więc zobaczymy. I wzięłam sobie takie super szerokie spodnie. Ja ostatnio zamówiłam takie z mango, ale one jednak były na mnie za krótkie i w ogóle powiem Wam tak, że na przykład jeansy czy shorty, jak są takie, jak chcecie, żeby fajnie wyglądały, to moim zdaniem trzeba wziąć dużo za duże. I ja na przykład tutaj mam 42, bo w ogóle też mam ten problem, że na mnie wszystko jest krótkie, jeżeli chodzi o nogawki. Ale po prostu zobaczcie, to są takie jeansiory tutaj z dziurami, na końcu ucięte i takie rozszerzane.
I mi się mega podobały te z mango, takie tutaj z tymi wycięciami, ale jak oddałam tamte, to już nie było potem rozmiaru większego i nie mogłam sobie kupić, więc stwierdziłam, że sobie zamówię z Zary. Dobra, słuchajcie, to ja idę mierzyć i zaraz Wam się w lustrze ze wszystkim pokażę i zobaczymy, co jest fajne, a co zostaje. No dobra, to body i te jeansy są zajebiste. Słuchajcie, pierwszy raz mam coś takiego długiego, że będę musiała je trochę obciąć, ale ponieważ one są takie i tak ucięte, to ja sobie po prostu obetnę, bo to są, słuchajcie, spodnie do szpilek. Także dziewczyny dużo wyższe ode mnie. Ja mam 1,76 m, jak szukacie długich jeansów, to polecam, bo no dawno się z czymś takim nie spotkałam. Ale wyglądają zarąbiście. No tak mi się podobają, nawet przed chwilą je mierzyłam do kroksów. Mega. Mega, w ogóle fajny fason. No na maksa mi się podobają i z tym, słuchajcie, to body bez stanika. Tutaj w ogóle jeszcze ma takie marszczenia na brzuchu. To wygląda trochę jak kostium kąpielowy. Mega wygodne, mega wycięte plecy. No po prostu idealnie. I też nawet wiecie, jak się schylam czy coś, to nic mi tutaj nie wypada. No mega. I po prostu zakochałam się w tym zestawie, wiecie? Serio. Jordany do tego, albo jakieś fajne klapki, albo właśnie dla przełamania jakieś kroksy, czy takie jakieś gumowe klapery. No, ekstra. Naprawdę kocham ten outfit. Mogę tak zostać, słuchajcie. Naprawdę. Idę zaraz sobie zamówić jeszcze ze 3 pary tego body, bo to jest jakiś po prostu sztos dosłownie. No, na maksa mi się to podoba, słuchajcie. Na maksa, naprawdę. Żywelka. Dawno się tak fajnie nie czułam w czymś, jak w tym zestawie. No dobra, to drugie body z proszkowanej bawełny też jest zarąbiste. Nie mam stanika. Wszystko mi się ładnie trzyma. No naprawdę, słuchajcie, dawno takich... Pamiętacie, ostatni haul z H&M był taki nieudany. I teraz chyba... Chociaż zaraz zacznę mierzyć sukienki, to się pewnie okaże, że wszystkie są za krótkie. Ale to, no to jest... To jest tam po prostu ja. Nawet powiem, że jak teraz na nie patrzę, jak są takie długie, się tak ciągną po ziemi, to nawet mi się podoba, więc zastanawiam się, czy ich może chwilę tak nie ponosić. Jak się jakoś mega ubrudzą, to dopiero skrócić. Co sądzicie, czy to głupio wygląda już tak mega skate'owo w takich za długich? No nie wiem. Ale to body sztos. I zobaczcie też, oczywiście już jestem w kocich włosach, ale też nic mi nie prześwituje. Się ładnie trzyma. Naprawdę. No dobra, ten zestaw też zajebisty. Myślałam, że to bez stanika nie da rady, a tu proszę w ogóle. Zajebiście. Trochę wyglądam jak w bieliźnie termicznej na narty i nie wiem, czy bym to nosiła razem. Myślę, że nosiłabym leginsy do jakiejś bluzy, a top do jeansów. No ale pokazuję Wam tak razem. Chyba, że podobno. Kolor jest przepiękny, mój ukochany chabrowy. Milutkie to jest strasznie. Pupę. No nie robi jakiejś takiej pupy jak te rzeczy z Oceans, ale jest to mega wygodne, naprawdę. Takie właśnie leginsy, mówię, do dużej bluzy, a to do jakichś shortów albo do jeansów. Chyba razem może niekoniecznie za bardzo tak wyglądam jak ten, jak siłacz z jakiejś bajki, nie? Z lokomotywy. No, ale mega to wygodne i miłe i fajne i w ogóle wow, naprawdę jakiś mi się dobry haul trafił. No dobra, powiem Wam, że ta sukienka pasuje, ale ten dekolt jest dla mnie chyba zbyt odważny i zresztą wiecie co, ja się grubo czuję, jak ja mam tutaj tak bufet na wierzchu, bo duży biust generalnie też grubia, nie? I zobaczcie, ja się jakoś tak... nie moja bajka. Nie. Byłoby miło na upalne wieczory, ale nie. Ty wracasz do Zary. Dobra, i niestety czarny kombinezon, biała sukienka też wypadają, bo przechodzą w biodrach, ale w biuście nie jestem w stanie się zmieścić. I jak widzicie, właśnie w takich rozszerzanych fasonach mi się wydaje, że wyglądam może nie grubo, ale grubiej. A takie obcisłe rzeczy na mnie najlepiej wyglądają i ta sukienka jest po prostu idealna. Zobaczcie, też nie mam stanika. Idealnie tutaj pod biustem.
Upa, kolor piękny, no mega. Idealnie to wygląda. Naprawdę super. Także, no. Tak. Ta zdecydowanie tak. Widzicie, mi jest lepiej w takich dopasowanych rzeczach. Albo muszę mieć na przykład dopasowaną górę, luźny dół. A jak wszystko jest takie luźne, to no, ja się czuję jak w spadochronie. A ta sukienka po prostu... Aż jakiś szpilek albo takich sandałów na obcasie by mi się zachciało do niej po prostu. Sztos. Naprawdę zarąbista. Mega. No dobra. To tym miłym akcentem kończymy haul z Zary. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło.